Mężczyzna został aresztowany za przestępstwa, uszkodzenia mienia i posiadanie ostrego przedmiotu. Podczas wstępnej oceny psychiatrycznej pacjent wykazywał niepokój oraz przyznał, że nosi przy sobie nóż z powodu urojeń prześladowczych. Został poddany testom na obecność środków psychoaktywnych, jednak te nic nie wykazały. Mężczyzna jednak przyznał się, że od kilku tygodni zwiększał ilość napojów energetycznych. Wybierał najbardziej popularny napój energetyczny, którego dzienne spożycie wynosiło nawet 12 puszek, co daje nam w przybliżeniu 960 mg kofeiny. Dopuszczalna dzienna norma została przekroczona ponad dwukrotnie. Pacjent został zdiagnozowany z psychozą wynikającą ze spożycia zbyt dużej dawki kofeiny. Spożycie zbyt dużych dawek kofeiny może prowadzić do uczucia niepokoju, a nawet stanów psychotycznych, a także doprowadzić do nasilenia się objawów chorób lub zaburzeń psychicznych.